Przekichnąć? Nie. Jednak nie. Jednak nie kicham. A może? Jednak! Ojej! Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapraszam na film, który w swojej historii YouTube'owania nagrałam raz. I ten jeden raz, on bardzo, bardzo Wam się spodobał. Nawet w komentarzach zasugerowaliście, żeby powstała z tego seria. Więc niech powstanie seria, co prawda w jakimś dłuższym czasie, ale tak się właśnie złożyło. A co to będzie? To będzie filmik z serii, już teraz mogę to powiedzieć, oddać czy zostawić. Czyli dzisiaj mam dokładnie ile produktów? Mam 8 produktów, które tutaj dzisiaj będą gwiazdami. Są to produkty właśnie nie buble, tylko produkty średnie. Produkty, które zastanawiam się, czy czasem nie oddać, czy czasem nie powinny iść w świat. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ja nie lubię w swojej toaletce trzymać rzeczy, które są dla mnie średnie. Nie lubię, jak mi zabierają miejsce, niech idą, niech służą komuś innemu, niekoniecznie mi. No i właśnie tutaj dzisiaj te rzeczy przetestujemy, opowiem Wam, dlaczego uważam, że są średniakami, dam im taką ostatnią szansę, no i właśnie podejmę decyzję, co tu z nimi robić. No ale już więcej nie tłumaczę, nie gadam, zapraszam do testowania. Oczywiście większość z tych produktów już się na moim kanale pojawiała, ale właśnie dzisiaj jest taka ich ostatnia szansa. No chyba, że okaże się, że są super, no i jeszcze tutaj ze mną zostaną. Pierwszy produkt to Astor Skin Match Protector Primer. I to jest primer, który leżał u mnie długo. No i to jest drogeryjny primer, dlatego ja go sobie trzymałam, bo mówię, mało mam takich drogeryjnych primerów. Ale jak mam być szczera, ja może sięgnęłam po niego 3 razy, a to dlatego, że ja po prostu nie widzę, żeby on cokolwiek robił. On dla mnie robi wielkie nic. Baza Skin Match Protect, ochrona, niewidoczna baza pod makijaż, pielęgnuje cerę, wyrównuje koloryt, może być stosowana samodzielnie lub jako uzupełnienie makijażu. Jedyny jej plus to, nie wiem, czy jedyny, w sensie tutaj ma, że zawiera SPF 25 i przetestowana dermatologicznie. Nie sięgam po nią wcale, więc dlatego chyba powinna znaleźć nowy dom. No ona jest taka lekko rozświetlająca i wiecie co ja zrobię? Ja ją nałożę na pół twarzy. I wtedy będziemy widzieć, zarówno ja, jak i wy, czy ona coś tu robi, czy jest jakaś wygładzona, piękna twarz i będziemy widzieć, jak zachowuje się na niej podkład. No właśnie, no nic szczególnego. Czuję, jakbym w zasadzie nic na twarzy nie miała. Może faktycznie odrobinę gładsza jest ta część twarzy niż ta, ale nie widzę absolutnie żadnej różnicy. Czy wy coś widzicie? No i główne kryterium to jest to, że ja po to naprawdę nie sięgam. Więc jako, że ty nic nie robisz i zabierasz mi tu miejsce, to się chyba będziemy żegnać. Następnie podkład, którego ja nawet robiłam test na żywo i już przy tym teście na żywo wyszło, co mi w nim nie pasuje, czyli to, że on bardzo podkreślał widoczność moich pootwieranych porów, których ja akurat mam sporo, więc muszę raczej używać czegoś, co mnie wygładzi, niż jeszcze pokaże mi te podkreślone pory. A jest to NYX Stay Matte But Not Flat. Ogólnie miałam o nim taką w miarę dobrą opinię, tylko że te pory były widoczne. A ja tak jak mówię, nie mam u siebie miejsca na produkty, które nie są idealne. Więc przetestujmy jeszcze raz ten podkład. Od czasu tego testu używałam go też może ze 2, może 3 razy max. No i właśnie, gdyby był taki genialny, to pewnie sięgałabym po niego częściej. No fakt faktem już tutaj widzę, że jest dość gęsty, więc krycie będzie miał pewnie w porządku. No ale jak mam i bardzo podkreślać otwarte pory, no to nie jest w porządku. A patrzcie, jeszcze przed zapomniałam, bo to miało iść przed, to miało iść pod podkład. Anti-Dark Eye Concealer. Jeszcze nie do końca ten podkład tutaj dobrze pod oczami rozprowadziłam. Produkt z Belle, mocno bananowy, mocno żółty, do którego ja niestety też nie jestem przekonana. Więc zróbmy tak, że nałóżmy jeszcze ten korektor tutaj. A później jeszcze nałożę na niego podkład. Ja nie mówię, że ten żółty korektor to jest całkowity niewypał, bo jak najbardziej on się może sprawdzić dla osób, które mają spore zasinienia pod oczami. Ale ja, mi tu coś nie gra w nim. Zaraz się przekonam, co. Wiecie, co mi chyba nie gra? Chyba to, że ten żółty pigment jest za żółty i za mocno go po prostu widać. Ale spróbuję go właśnie teraz przykryć podkładem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, powiem Wam, że sama nie wiem. Początkowo miałam wrażenie, że ten korektor za żółto wygląda na mojej twarzy.
Ale kurczę, chyba nie jest za żółto. Ładnie to podkład przykrył, czyli pod jakiś taki bardziej kryjący podkład. Nie jest źle, słuchajcie. Myślę, że jeszcze troszeczkę korektora, ale to też nie ma jakiegoś krycia, ale to nie jego zadaniem jest krycie, tylko właśnie zmienienie koloru pod oczami. No i to wygląda dobrze. Na początku nałożyłam, mówię, nie, to nie będzie to, to będzie za żółta, albo ja nie umiem po prostu używać takiego produktu. Jest ok. Jeżeli chodzi natomiast o podkład, podkład ma bardzo ładne krycie i ja widzę, że on w kamerze wygląda dobrze, ale przy bliższym spojrzeniu, o, w lusterko, on bardzo podkreśla strukturę mojej twarzy, czyli widać bardzo pory, za bardzo. No i wszystkie takie niedoskonałości, jakieś pojedyncze, on no wyciąga to, wyciąga. Więc krycie kryciem, ale ta struktura twarzy. Także ja nałożę jeszcze korektor, który lubię, który znam i przepudruję twarz i zobaczymy, jak to się wszystko zachowa. Teraz jeszcze dodatkowo mam wrażenie, że ten podkład wygląda strasznie ciężko. Więc tym bardziej utwierdza mnie tu w przekonaniu, że nie. Ale temu korektorowi dam jeszcze szansę. No to co teraz? Teraz może być albo konturowanie, albo brwi, ale zróbmy sobie konturowanie. I mam tu produkt z Astora. Astor Skin Match Forever Bronzer. Ale u mnie pojawiło się tyle bronzerów, że potem nie sięgam jakoś szczególnie. Kiedyś go uwielbiałam. Zresztą widać to też, bo on ma tutaj takie spore wgłębienie. Astor, z tego co mi wiadomo, wycofał się w ogóle z Rossmana. Więc no jest tutaj mały problem, nie mogę Wam tak często tych produktów pokazywać, bo ogólnie chyba z ich dostępnością jest teraz ciężej, więc jeżeli to nie będzie produkt rewelacyjny, który zrobi na mnie piorunujące wrażenie, no to niech posłuży komuś innemu. No i tak jak podejrzewałam, ten bronzer jest całkiem poprawny, ale nie jest szałowy. Jest przede wszystkim troszkę za ciepły, jak na to, czego ja na co dzień używam, przynajmniej do konturowania. Wiem, że lubicie mnie w takich ciepłych kolorach. Ja siebie od czasu do czasu też w takich ciepłych kolorach lubię. Tyle, że mam o wiele więcej innych bronzerów ciepłych, takich ciepławych, o tak. No i właśnie o ile on wygląda bardzo poprawnie i nawet na lato tak ładnie ocieplająco, no to dalej nie zmieni to faktu, że nie będę po niego sięgać, dlatego że jeżeli już sięgam po coś ciepłego, co nie zdarza się często, to jest to zupełnie coś innego niż ten bronzer. Poza tym go mam już strasznie, strasznie długo, więc w ogóle nie wiem, czy go komuś podaruję, czy on po prostu nie trafi. Następnie mam przepiękny produkt z Colistara i który trzymam tylko dlatego, że on jest tak wyjątkowo przepiękny, bo to jest jakaś limitowana edycja, znowu, tak? Nie, dobrze, nie emitowana edycja, tylko limitowana edycja dla Fiata 500, więc on jest absolutnie przepiękny i mi jest tak cały czas go szkoda oddać, bo on po prostu wygląda przepięknie, ale prawda jest taka, że ja po prostu po niego nie sięgam. I to jest Strobing Look, czyli blusher, eyeshadow i highlighter. Czyli użyję sobie tego jako różu i jako highlightera. Nie lubię posiadać produktów w swojej kolekcji, które są nieprzydatne do pokazywania na kanale. To pewnie było tylko na rynku przez chwilę. Na pewno jest też bardzo drogim produktem, ale było to pewnie na rynku przez chwilę i już nie jest dostępne. Więc użyteczność z tego żadna. A ja właśnie jakoś średnio po to sięgam. A ten róż też z jego pigmentem, to tutaj jest dyskusyjna kwestia. Bardzo się świeci, to już od razu highlighter w jednym. To już nie trzeba dokładać. Chyba aż za bardzo się świeci, co? Prawda jest taka, że poza wyglądem i designem nie ma w nim nic super rewelacyjnego. No pięknie się świeci, ale nie mam na ciebie miejsca, kochanie. No to mam teraz dwa produkty do brwi. Pierwszy z nich to kredka Master Shape Brow Pencil, po którą ja nigdy nie sięgam. Chociaż ona jest trochę zaostrzona. To aż dziwne. A to pewnie dlatego, że to jest Deep Brown, czyli zupełnie nie mój. O, no właśnie. Stwierdziłam, że wypróbuję oba produkty, bo ten pewnie przy pierwszym pociągnięciu już będę widziała, jak bardzo jest czarny. On jest czarny. Nie wiem, co ten kolor robi u mnie, ale to nie jest kolor dla blondynki, także odpada. A drugi produkt to pomada z Vibo, Vibo Eyebrow Pomade. Produkt, który absolutnie uwielbiam, ale nie w kolorze 02. To był pierwszy kolor, który kupiłam. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Czy inne nie były dostępne, czy też wydawało mi się, że jest po prostu chłodny i będzie ok. Ale to nie jest w ogóle kolor dla mnie. Bo nawet przy lekkim dotknięciu jest bardzo ciemny.
Nie no, on jest strasznie ciemny. Ja nie muszę tutaj już więcej robić, żeby wiedzieć, że to musi pójść w świat, bo ja tę pomadę uwielbiam i niech ona posłuży też komuś, kto ma po prostu troszkę ciemniejsze włosy. Nie. Brwi są strasznie ciemne, a pomimo tego, że nałożyłam już później kredkę w kolorze blond, której standardowo używam, no nie, nie. No i ostatni produkt to jest zmatawiacz pomadek. Tego też robiłam test. Catrice Instant Lipstick Mattifier. Czyli nakładamy ten produkt na każdą błyszczącą szminkę i ona robi się matowa. Wiecie co? Mi się zwyczajnie w to nigdy nie chce bawić. Mam tyle matowych pomadek, że jeżeli mam ochotę na matową pomadkę, to sięgam po matową pomadkę. A jeżeli mam ochotę na błyszczącą, to nie nakładam na nią zmatawiacza. Weźmy, sprawdźmy. No i faktycznie błyszczy, nie czuję jakoś potrzeby jej poprawiania, ale testujemy ten mattifier, chociaż ja już go testowałam, ale tutaj dzisiaj Wam jeszcze na pożegnanie z nim pokażę. To jest owszem fajne rozwiązanie, kiedy macie małą ilość pomadek i chcecie uzyskać różne wykończenia, to myślę, że to jak najbardziej będzie w porządku, niestety nie w moim przypadku. Także mój makijaż bardzo prosty dzisiaj jest zrobiony, a produkty przetestowane i decyzje podjęte. 8 produktów, podsumujmy. Baza, która nie robi nic, absolutnie, chociaż niby ma jakieś kolory, powinna coś robić. Nie widzę różnicy między jedną częścią a drugą częścią twarzy. Nie widziałam tej różnicy też bez makijażu. No i mam mnóstwo innych baz, łatwiej dostępnych i o wiele lepszych, a z tym Astorem z dostępnością są ostatnio jakieś problemy. Dajcie mi znać, co wiecie na ten temat. Podkład za ciężki, za bardzo maskowaty, chociaż ładnie kryjący i nie przeczę, że u wielu osób może on się sprawdzić. Niestety nie u mnie, bo tak jak mówię, on podkreśla pory i z tego co pamiętam, to w trakcie dnia te pory będą coraz bardziej widoczne. Także niestety z tym NYX-em się nie polubiła. Bananowy korektornik jeszcze zostanie, potestuję go z innymi pudrami, z innymi podkładami i być może będzie z tego coś fajnego. A poza tym może będę miała taki dzień, że będę miała takie fioletowe bory pod oczami i wtedy się będę zastanawiać, co tu zrobić. No i on właśnie przyjdzie mi z pomocą. Astor produkt nie jest zły, ale nie jest rewelacyjny i mam dużo większy wybór i nie sięgam po niego, a wiem, że na pewno u kogoś może się sprawdzić. Tylko tak jak powiedziałam, tutaj konieczne jest poznanie daty ważności tego produktu. Tak samo z tym różorozświetlaczem. On jest ładny, ładnie się tutaj odbija to światło, ale on nie jest rewelacyjny i tak jak mówię, no nie mogę Wam go pokazywać, bo po co ja go Wam będę pokazywać? Żebyście sobie popatrzyli, jaki ładny i tyle. Z tego nie płynie żadna korzyść dla obu stron. Dwa produkty do brwi, czyli kredka. Ten produkt uwielbiam. Ten na pewno też jest fajny, ale nie w tym kolorze. Dla mnie kolorystycznie oba produkty odpadają. No i ten Instant Lipstick Mattifier też nie widzę w tym większego sensu i zazwyczaj po prostu nie chce mi się w to bawić. Także porządki zrobione, z 8 produktów zostaje jeden, więc ja jestem przeszczęśliwa, bo tutaj z Wami Wy mnie motywujecie i udaje mi się tutaj sprzątać i o wiele lepiej mi idzie. Dajcie znać, jak takie filmy Wam się podobają i czy jak pojawią się u mnie takie kolejne produkty, które są dla mnie wątpliwe, to czy testować je w ten sposób, czy nie, czy to już nuda, koniecznie dajcie znać, a ja oddaję tę część, jeden zostawiam i bardzo się cieszę, bo mam miejsce na nowe. A póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. A i dajcie znać, jeżeli ktoś testował któryś z tych produktów, czy Wam się sprawdzają, czy nie. Koniecznie dajcie znać. No i jeszcze, to, że nie sprawdziły się u mnie i że ja je oddaję, nie znaczy, że nie sprawdzą się u kogoś z Was. Tyle, jeszcze raz się żegnam, do zobaczenia.